Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Was bardzo kochani serdecznie właśnie w dzień 14 świętego Walentego, ale i nie tylko, patronów Europy, misjonarzy Cyryla i Metodego. Niech właśnie to oni będą w dniu dzisiejszym Waszą pomocą i taką siłą, takim świadectwem do właśnie do ewangelizacji, do pokazywania na każdy dzień Jezusa i tym, czym żyjecie w Chrystusie Panu. Moi drodzy, dzisiaj taki temat, ponieważ kilka dni temu już jakby to przyszło mi na modlitwie na różańcu, jak bardzo ważne, jaki ma sens tego i od nas, znaczy zależy od tych szczególnie osób, co przyjmują Komunię Świętą, i właśnie od nas, jak bardzo ważne, że możemy zmienić nawet świat od takiego godnego przyjmowania Komunii Świętej i ze świadomością. Chciałabym tak krótko trochę rozjaśnić na ten temat, żeby jednak w jakiś sposób mieć świadomość tego, kogo przyjmujemy. Zapraszam serdecznie. Oczywiście chciałabym też w opisie umieścić taki w poszczególnych punktach znaczenie Eucharystii. W każdym punkcie, jak jest msza święta, co kapłan po kolei robi od samego początku, od ucałowania ołtarza, co to znaczy. Takie właśnie wstawię w opisie taki tekst w punktach. A kochani moi, jeżeli zobaczcie, jaki Bóg jest wszechmocny, wielki, a jednak potrafił się, jakie to jest niezwykłe, przede wszystkim potrafił się posłużyć takim kruchym, no bo kruchym, takim chlebkiem, który łatwo złamać. I właśnie o tym ostatnio też myślałam, bo przecież jeżeli On się dał posłużyć, posłużył się tym kruchym chlebem, bo nawet jest taka pieśń: w kruszynie chleba, Panie, jesteś. I ten chleb, tak samo jak święty brat Albert powiedział, bądźmy dobry jak chleb. Chleb się kroi, chleb się łamie. Czyli on jakby chce nam powiedzieć, że mamy być jak ten chleb, który się da złamać. Ale to jest jeszcze, to złamanie to jest coś głębokiego. To jest jak można, jak studnia bez dna, tajemnica. Można odkrywać i nie odkryje się tego do końca swych dni, kim jest właśnie Pan Jezus w tym chlebie. Jak kiedy na mszy świętej słuchamy Słowa Bożego, najpierw jest, pamiętajmy, że jest Słowo Boże. I to powinniśmy tak przyjmować do swojego życia, że jak przychodzimy tacy ułomni, to z tym powinniśmy wychodzić lepsi. Że to
Słowo później się staje ciałem, jak każdy z nas wie. Święty Jan, ewangelista. Bardzo ważne, warto sobie prześledzić tą Ewangelię. Na początku było Słowo, Słowo było Bogiem, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku. Zanim powstał Nowy Testament, było tylko Słowo. Często my nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest Słowo, że Słowem możemy bardzo też zranić. Jeżeli po to jest to Słowo Święte, żebyśmy go ukochali, z miłością przyjęli, a później to Słowo, zobaczcie, staje się takim ciałem maleńkim, kruchym, takim bezbronnym, w dodatku wrażliwym na każde złamanie, bo jeżeli w jakiś sposób kapłan też przełamuje to łatwo, a przełamanie to jest jak chleb, to jest wrażliwość, to przełamanie to jest właśnie pokazanie, Bóg przez to pokazuje, że mamy być wrażliwi. Jeżeli przyjmujemy to ciało, to mamy się tak stać wrażliwi jak On na drugiego człowieka. Nie od razu atakować, bo to jeżeli ktoś na przykład przychodzi do kościoła, przyjmuje komunię świętą i wychodząc z kościoła powie słowo takie jakieś mocne, że drugiego zaboli, to on nie był świadomy tego właśnie, co przyjął. W ogóle kogo przyjął? Po prostu przyszedł jak do urzędu. Spełnienie takiego obowiązku niedzielnego. I dlatego właśnie za takie osoby szczególnie trzeba się modlić, aby miały świadomość, kogo przyjmują. Bo Faustyna już powiedziała, w dzienniczku nawet jest napisane, że widziała, jak łaski rozpromieniły się nad wszystkich ludzi, ale nie każdy przyjmował ich tak jak właśnie jak trzeba. Więc, kochani, starajmy się tak wsłuchiwać najpierw w Słowo, bo to już tam jest życie. Tam było życie, tak jak teraz jest, życie płynęło. Tam byli zwykli też ludzie, jak my. Oni na co dzień też różne obowiązki wykonywali. Więc tu o to chodzi, żebyśmy to jego życie przyjmowali i to ciało. Jeżeli będziemy się stawać wrażliwi, coraz więcej nas będzie, to ten świat będzie stawał się też inny. Mamy się stawać każdy z nas dla siebie samych po prostu wrażliwym. Bóg jest wrażliwy. Bóg jest właśnie jak ten kruchy chleb. Łatwo go złamać. I jeżeli my to przyjmujemy go, to my mamy się tacy stawać. Ciałem wrażliwi, ale duchem mocni. Bo w życiu tylko chodzi o ducha. Dlatego, że ciało na nic się nie przyda. Był święty Paweł.
Ciało to jest kruche. Materia, glina. Nasz duch ma być mocny, a nie będzie mocny, jeżeli nie będziemy przyjmować słowa ze świadomością, że to tak jest, że tak było z tym w życiu. Jak inne rzeczy potrafimy przyjmować, starajmy się, żeby jednak właśnie wsłuchać się w to Słowo Boże i później, kiedy to Słowo Boże przemienia kapłan nad kielichem patenum, nad ciałem i winem, bo to już tak samo nie jest wino, tylko krew. To Duch Święty. My mamy w to wierzyć, że tak jest. Jest zresztą wiele cudów, że gdzie zbadano, że umęczony mięsień, jak na przykład w Sokółce, cud w Sokółce i w innych też miejscowościach. On jest kruchy, delikatny, wrażliwy. Jeżeli przyjmiemy go z taką miłością, mamy właśnie po tej Eucharystii tacy właśnie wychodzić. I kruchy, ale ciałem, wrażliwi na innych, ale duchem, radośni duchem. Bo pamiętajmy, że co innego jest radość taka zewnętrzna, tylko cielesna na chwilę, a radość od wewnątrz. To są dwie różne rzeczy. Bądźmy dobrzy jak chleb. Chleb kochamy, lubimy jeść. Do życia potrzebny. A tu jest potrzebny, żeby być duchem mocnym. Wrażliwość to jest właśnie ta jego moc. On jest mocny w sobie, on przetrzymał przybijanie, bo był mocny w sobie, nie na zewnątrz. On ciało dał sobie przybić dlatego, że był mocny w sobie, a mocni możemy być tylko, kiedy będziemy jego słowa słuchać. I wtedy będziemy przemieniani od środka, od wewnątrz i nie będziemy umieli ranić drugiego. I to jest właśnie od nas zależy. Im więcej osób w kościele, zobaczmy w niedzielę, jednak na całym świecie jest ileś tysięcy mszy świętej, ileś tysięcy, nawet milionów chodzi, jednak ludzi przyjmuje. Ale jeszcze trzeba się modlić o świadomość, żeby te osoby, które jeszcze nie są świadome, żeby otrzymały łaskę tej świadomości, że On leczy, On jest prawdziwym lekarzem i tą wrażliwość pokazuje nam wyraźnie. On jest tak bardzo wrażliwy i kruchy, że im więcej go karmię się nim, ja się staję w nim wrażliwa na innych. Nie ma innej drogi. A jeżeli się nie staję wrażliwa, nie jestem nadwrażliwa, to tak jakbym go nie przyjmowała z taką świadomością, tylko tak, bo tak po prostu, jak to
jak mówiłam już, na co dzień w tygodniu. O, dzisiaj jest poniedziałek czy wtorek, trzeba tam do urzędu i załatwić sprawę i tyle. Tak nie należy czynić, bo to nie jest żaden urząd, załatwienie sprawy, pójście na mszę. To lepiej w ogóle nie iść. Bo Jezusa najbardziej bolą dusze oziębłe, obojętne. On chce się rozgościć w Twoim sercu. Panie, przyjdź po komunii, spięć ku modlitwę. Panie Jezu, przyjdź i zasiądź na tronie mojego serca i króluj nim na zawsze. Amen. Także starajmy się o tą wrażliwość, Jego wrażliwość, nie ludzką. Jego kruchość, bo On jest kruchym barankiem, delikatnym i wrażliwym. To jest właśnie poświadczone przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, który powiedział: zło dobrem zwyciężaj. To jest druga wrażliwość. Nie mamy po mszy wychodzić wrażliwi na innych. Im więcej będzie takich osób wrażliwych, tym będzie Królestwo Boże rosło. Rosło już tu na ziemi. Rozszerzało się. Przecież właśnie o to chodzi, żeby budować Królestwo Boże. Jako w niebie, tak i na ziemi. Bardzo często są osoby takie, tylko też kiedyś nawet w rozmowie miałam, że nie rozumieli tego znaczenia. Mylili jako w niebie, tak i na ziemi. Że uważali, że jeżeli jest na ziemi tak, to w niebie też tak jest. Odwrotnie, a to jest śmieszne. Przecież w niebie jest tak, jak na ołtarzu. W kruszynie chleba, Panie, jesteś. Ta pieśń powinna być w internecie. Piękna pieśń. Więc starajmy się, jest w Ewangelii, o Królestwo Boże na ziemi tu. Już tu bardzo wiele od nas, kochani, zależy, którzy przyjmujemy właśnie Jezusa w komunii, słowie, że możemy rozszerzać to Królestwo Boże. Coraz tak jak od maleńkiego do największego. Zło dobrem zwyciężaj, a ono będzie rosło. Bądźmy wrażliwi, jak On jest wrażliwy, kruchy. Tak. Nie musiał się dać posłużyć takim chlebkiem. A jednak przyjął to i dał się posłużyć. Posłużył się nim. Tym właśnie kruchym chlebem, delikatnym, który się tak łatwo łamie, ale w ducha nie złamiesz, pamiętaj. Im więcej go będziesz przyjmował, choćby nawet każdego dnia, jeśli masz możliwość, tym w sobie będziesz mocniejszy, a na zewnątrz stawał się wrażliwy. Tylko osoby, które nie karmią się, nie przyjmują mnie właśnie tak, jak trzeba. Dlatego często właśnie też spotykamy na ulicy takie
w złości, że są osoby jakby, można powiedzieć, nerwowe, nie umieją, bo nie mają skąd czerpać. Jeżeli nie karmią się, nie wierzą, to skąd mają czerpać? To jest jak ryba bez wody. Wyciągnij rybę z akwarium i zobacz, czy będzie żyła. Za chwilę zdechnie. Tak samo człowiek wysycha. Jeśli się nie karmi, od ducha trzeba zacząć, a potem od ciała. Ten duch będzie w tobie mocniejszy, a ciało wrażliwe na innych. I tak, do tego właśnie chciałabym was zachęcić, abyśmy w taki sposób starali się tak rozszerzać to Królestwo Boże. A teraz na koniec pomódlmy się za te osoby, szczególnie nieświadome, które jednak przychodzą do Kościoła, ale jeszcze nie mają tej świadomości, kogo przyjmują i wychodzą jakby bez łaski. Bo niestety już w czasach siostry Faustyny Pan Jezus powiedział, że nie w każdej duszy znajduje miejsce. I po prostu zaraz wychodzi. Ktoś przyjmuje, ale on wie, że nie przyjął mnie tak jak trzeba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O Trójco Najświętsza, zmiłuj się nad nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję wam bardzo serdecznie za każde obejrzenie. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Zawsze oddaję was. Modlę się za każdego z was w koronce do miłosierdzia Bożego. Im więcej tam piszę, każdego polecam. I starajmy się o taką właśnie przeżywanie Eucharystii. Słowo, które stało się ciałem. I później my przyjmujemy. Bądźmy jak On. Wrażliwy, delikatny, kruchy. Bo taki On właśnie jest. Ale mocny duchem. Duch. Bo Duch Boży w nas ma działać. Pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Do zobaczenia ponownie.